Minęła 22.30, to jest magazyn Dzień na Świecie. Jan Mikruta, witam Państwa dziś w programie. Prezydent Zełenski w Londynie. Dyplomatyczną ofensywę kończy z obietnicą nowych dostaw broni, ale nie samolotów. Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie na całym niemal froncie przechodzą do obrony. Recep Tayyip Erdoğan i Kemal Kılıçdaroğlu przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich. Turecki prezydent wypadł lepiej, a kandydat opozycji gorzej niż wskazywały sondaże. W Tajlandii liberalna opozycja ma co świętować. Po sensacyjnym wyborczym zwycięstwie może odebrać władzę byłym generałom. W Sudanie generałowie od dokładnie miesiąca już walczą o władzę. Setki tysięcy ludzi musiało uciekać w stolicy bezprawie. Kończy się trwająca ponad 4 lata telenowela ze sprzedażą luksusowego samolotu meksykańskich prezydentów w roli głównej. Wykończony m.in. marmurami i mahoniem Boeing 787 Dreamliner wylądował dziś w Tadżykistanie, którego rząd kupił go za ponad 92 miliony dolarów. Sprzedaż samolotu kupionego oryginalnie za ponad 200 milionów była jedną z wyborczych obietnic prezydenta Meksyku. Prezydent Erytrei przyleciał dziś do Chin. Przywódca jednego z najbardziej opresyjnych państw świata rozmawiał z Xi Jinpingiem o silnych relacjach i wzajemnie korzystnym rozwoju. Dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka pierwszy raz od 9 dni pokazał się publicznie, a w każdym razie pokazano jego zdjęcia. O chorobie serca Łukaszenki coraz głośniej mówi białoruska opozycja. Media zwracają uwagę na bandaż na ręku, który może podtrzymywać wenflon do kroplówek. Prezydent Zełenski skutecznie, wydaje się, podtrzymuje poparcie Zachodu dla broniącej się przed Rosją Ukrainy. Po Rzymie, Berlinie i Paryżu dzisiaj był w Londynie. Wielka Brytania była ostatnim punktem kilkudniowej podróży Zełenskiego po Europie.